Witajcie. Kolejny film z mnemotechnik, jak zapamiętać. Nasz cykl się nazywa, czyli podsuwam pomysły, jak zapamiętać pewne słowa, skojarzyć sobie ze sobą. I dzisiaj, słuchajcie, der Drache, smok, i der Drachen, latawiec. Der Drache i der Drachen, latawiec. To jest mój autorski pomysł, zresztą wszystkie są w większości moje. Jak zapamiętać słowo smok i słowo latawiec? Weźmy sobie podobne cechy. Obydwa te, i teraz jak to nazwać? Obydwa latają. Nie? Przy czym smok, jak wszyscy wiemy, ma swój własny napęd, skrzydełka. Natomiast latawiec, żeby latał, no nie puścicie go i on nie poleci, chyba że będzie szybował i spadnie. Ale żeby się utrzymał w powietrzu, potrzebuje sznurek. Sznurek potrzebujecie, żeby utrzymać latawiec w powietrzu. Po co ja to podkreślam? Mnie to bawi trochę, bo tak powiecie, że jakieś rozkminki dziwaczne robię. Słuchajcie, Drachen. Ta N-ka to jest zwinięty sznurek do latawca, ponieważ Drachen to jest latawiec. Tak, tak. Wymyśliłem to, jak byłem trzeźwy. W każdym razie der Drache to jest smok, bo nie potrzebuje sznurka, żeby latać. Absurd? Tak, ma takie być. Ma takie być mocne skojarzeniowe. Także der Drachen to jest latawiec i der Drache to jest smok. Obydwa mają ten sam rodzajnik, to też jest ważne, ale właśnie tak to jest rozwiązane. Tyle. Tyle na temat smoków i latawców. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!